Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj krótki filmik a propos spożywania białka i zalecanej ilości przyjmowania tego białka na kilogram wagi ciała. No, trzeba tutaj na samym początku powiedzieć sobie jedną rzecz, że każdy z nas jest inny, każdy z nas też jakby ma inny cel w rozwoju tej sylwetki, no i każdy z nas też trochę inaczej ma ułożone te treningi. Są osoby, które trenują 3 razy w tygodniu, są osoby, które trenują 6-7 razy w tygodniu i są osoby, które trenują 7 razy w tygodniu i wspomagają się różnego rodzaju hormonami albo środkami dopingującymi. Oczywiście jest to wszystko zależne od siebie i może zacznę od tej grupy, która trenuje rekreacyjnie 3 razy w tygodniu i która gdzieś tam większość swojego dnia spędza w biurze, czy no raczej jest to praca siedząca. Tutaj zalecaną przeze mnie ilością spożywania białka na kilogram wagi ciała jest między 1,5 do 1,8 grama białka. Z tym, że podkreślam, jest to białko tylko i wyłącznie liczone z pełnowartościowych produktów. To znaczy, nie liczę białka z płatków owsianych, nie liczę białka z ryżu, liczę białko tylko pełnowartościowe, czyli białko pochodzące z mięsa, z ryb, z jajek czy z odżywek białkowych. Także tutaj dla tej grupy między 1,5 a 1,8. Jeżeli jesteście osobami, które trenują 5, 6, a nawet 7 razy w tygodniu, powiedzmy prawie zawodowo, są to ciężkie treningi atletyczne, to można tutaj przyjąć sobie wartości 2 do 2,2 grama białka pełnowartościowego na kilogram wagi ciała. Inaczej ma się sytuacja u osób, które wspomagają się różnego rodzaju hormonami czy środkami typu sterydy. No tutaj podaż tego białka na pewno wzrośnie. Jest to podyktowane przede wszystkim tym, że ich metabolizm jest inny, że te środki pomagają przepalać znacznie większą ilość kalorii, ale również synteza tego białka zachodzi w inny sposób. Więc takie osoby mogłyby przyjmować tego białka maksymalnie do 3 gramów na kilogram wagi ciała. Ale uważam, że to jest i tak już taki totalny maks i nie ma co męczyć tego organizmu, słuchajcie. Przede wszystkim właśnie osoby, które się wspomagają różnego rodzaju rzeczami, wasz organizm już i tak jest obciążony środkami dopingującymi. On się z tym męczy, bo to nie jest dla niego naturalne środowisko. Są to rzeczy, które no gdzieś tam są też niedozwolone, ale niekorzystnie wpływają na cały układ hormonalny. Zostaje on cały zaburzony. Więc jeżeli już takie rzeczy dzieją się, bo podjęliście decyzję, że przyjmujecie sterydy czy hormony, to po co jeszcze dodatkowo walić w siebie jakieś tam ogromne, niebotyczne ilości białka, które i tak nie zostaną wykorzystane jako budulec waszych mięśni. To białko, które nie zostanie wykorzystane jako budulec waszych mięśni, zostanie po prostu scukrzone i zostanie przerobione na cukier. Organizm do tego potrzebuje zużyć jeszcze więcej kalorii, ale bardzo mocno się męczy. Do tego obciążacie bardzo mocno jelita, cały układ trawienny, ale również wątrobę i nerki. Trzeba sobie właśnie no, zadać pytanie, czy ta ilość białka, którą przyjmujecie, a czasami słyszę, że są to 4 gramy, 4,5 grama na kilogram wagi ciała, czy to nie jest naprawdę totalną przesadą? Wiem, że wzorujecie się na różnego rodzaju filmach z Ameryki, gdzie zawodowi kulturyści no, pokazują jakieś tam swoje posiłki i są one naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bogato białkowe, ale wy no, chyba nie jesteście przede wszystkim zawodowymi kulturystami, ani też większość z Was pewnie nie ma pojęcia, jak powinno to wszystko funkcjonować i jakie rzeczy oni tam przyjmują. No i tyle w tym temacie, a chciałbym tutaj powrócić do osób, które nie wspomagają się farmakologicznie. I tutaj naprawdę uważam, że dla ciężko trenujących sportowców 2,2 grama białka pełnowartościowego na kilogram wagi ciała jest ilością wystarczającą. Ja obecnie przyjmuję około 260 gramów białka w ciągu całego dnia. Trenuję 5-7 razy w tygodniu, w zależności od mojego samopoczucia. I są to treningi ciężkosiłowe, bardzo intensywne, połączone z interwałami, z różnego rodzaju jeszcze inną aktywnością fizyczną. I muszę Wam powiedzieć, że przy takiej ilości białka nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków, jeżeli chodzi o
muskulaturę. A wręcz powiem przeciwnie, że po pierwsze, moje samopoczucie znacznie się polepszyło. Czuję, że organizm się tak mocno nie męczy, a przez wiele lat mojej przygody ze sportem testowałem różne opcje zapotrzebowania na białko, przyjmowania białka, od właśnie 2 gramów do nawet 4 gramów na kilogram wagi ciała przez bardzo krótki okres czasu. Skutkowało to tylko tym, że budziłem się z dnia na dzień coraz bardziej zmęczony, miałem coraz bardziej wypchane jelita, coraz gorzej się opróżniałem. I czułem takie naprawdę bardzo mocne zmęczenie połączone z bolesnością nawet stawów. Organizm niedobrze funkcjonuje, jeżeli nie ma równowagi. On zawsze dąży do równowagi i tak jak powiedziałem, nadmiar tego białka będzie zawsze scukrzał, ale to jest dla niego naprawdę bardzo, bardzo ciężkie, jeżeli z punktu widzenia trawienia, do zrobienia. Musi to białko rozłożyć najpierw na aminokwasy, później te aminokwasy scukrzyć i tak dalej, i tak dalej. I ta energia później zostaje wykorzystana właśnie albo odłożona w tkankę tłuszczową, albo zostaje wykorzystana jako energia właśnie podczas waszych treningów. I tak się często dzieje, kiedy obcinacie mocno węglowodany i tłuszcze, a podbijacie bardzo wysoko białko. Chciałem tutaj właśnie jeszcze odnieść się do mojej osoby, bo mówię, bardzo dużo kombinowałem z podażą tego białka i w tej chwili też ilość węglowodanów obciąłem do takiej ilości 300 gramów ryżu w ciągu dnia, rozłożone na 2 posiłki, ale to pewnie wiecie, bo opowiadałem Wam wcześniej w filmikach, ale chodzi mi tutaj przede wszystkim o tłuszcze. Tłuszcze, kiedy zwiększyłem ich podaż w mojej diecie dość mocno, bo było ich kiedyś tylko 50 gramów w ciągu dnia, a teraz jest blisko 200, to naprawdę zauważyłem, że po pierwsze, polepszyły się moje takie osiągi psychofizyczne, jak ja to mówię. Jestem wydajniejszy w pracy umysłowej. Skóra bardzo znacznie zmieniła swój wygląd. Jest teraz nie taka sina i szara, ale nabrała kolorytu. I to nie przez to, że chodzę na solarium sporadycznie, tylko naprawdę jest zupełnie innej jakości. Ale też polepszyło się moje trawienie. Nie mam żadnych problemów z tym, żeby załatwić się 2 razy w ciągu dnia i to naprawdę o takich ustalonych, wyznaczonych porach. I to jest chyba najlepszy dowód na to, że no jednak wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, a to białko, ono jest bardzo potrzebne do tego, żeby budować mięśnie, żeby się rozwijać, ale nie należy z nim przesadzać. Często też kobiety mają taki problem, że dość wysoko ustawiają sobie podaż tego białka i obcinają bardzo mocno tłuszcze w diecie. To już jest kompletnie, no, z punktu widzenia funkcjonowania organizmu kobiety, nie do przejścia. Z tego względu, że wam, kobiety, bardzo potrzebny jest tłuszcz w diecie. Dużo bardziej niż nam, mężczyznom. U was układ hormonalny działa troszkę inaczej. Wy macie trochę inne zapotrzebowanie na tłuszcze. I kiedyś nawet powiem szczerze, że przeprowadzano takie badania odnośnie wyniszczenia organizmu na dietach beztłuszczowych u kobiet i u mężczyzn, to u kobiet było 70% więcej przypadków wyniszczenia organizmu niż u mężczyzn. Także tutaj należałoby się zastanowić właśnie, czy ta podaż białka jest odpowiednio dobrana. I oczywiście tłuszczów. Białko powinno być ustawione troszkę nawet niżej niż u mężczyzn, mimo tego, że trenujecie tyle samo i że jesteście tak samo aktywne, ale wasza kaloryka diety z racji waszej masy ciała będzie też dużo niższa. Także trzeba tutaj naprawdę to dobrze sobie zdefiniować ilość białka i wasza dieta. Mam nadzieję, że tym krótkim filmikiem troszkę Wam pomogłem. Oczywiście to jest tylko moja opinia. Zaraz znajdą się fachowcy, którzy będą mówili inaczej. Nie upieram się przy swoim. To jest tylko moja rada, żebyście sobie przemyśleli i zobaczyli, czy takie duże spożycie białka naprawdę ma sens. Pozdro.